My często, gdy mówimy o ekonomii, też gdy uczymy studentów, próbujemy przedstawiać ekonomię jako naukę bardzo techniczną. Naukę wolną od sądów wartościujących, wolną od pewnych ocen moralnych czy etycznych. Ale tak nie jest. Nawet jeśli spojrzymy na taką prostą historię rozwoju myśli ekonomicznej, to pojęcie, które używamy na pierwszych zajęciach z mikroekonomii, pojęcie użyteczności, ono jest obciążone wartościami w pewnym sensie. Ono się wzięło z angielskiego utilitaryzmu i ekonomia neoklasyczna nie jest wolna od pewnych sądów czy rozstrzygnięć wartościujących, tak? Dobrym rozwiązaniem jest rozwiązanie, które maksymalizuje użyteczność. Tu jest sąd wartościujący. I filozofia ekonomii, o której tutaj dzisiaj na uniwersytecie rozmawialiśmy, uświadamia nam, że ekonomia jest zanurzona w tych sądach wartościujących. Dobrze jest, jeżeli nasi włodarze kierują się jakąkolwiek koncepcją, teorią. Użyję tego trudnego słowa. Dobrze jest, jeżeli przy realizacji jakiejkolwiek polityki, którą rzeczywiście decydują się wdrożyć, patrzą na to, czy ona gdziekolwiek sukcesem została wprowadzona. Patrzą krytycznie oczywiście, bo to wcale nie jest dowód na to, że ona rzeczywiście osiągnie zamierzone cele. Obecnie, od już właściwie dekady, żyjemy w okresie jeszcze niezakończonego kryzysu światowego, gospodarczego czy finansowego, ale to nie był tylko kryzys gospodarczy czy finansowy, ale również równoległy kryzys dyscypliny, jaką jest ekonomia czy uprzedzeń nauki ekonomicznej. Prawda? W związku z czym ta paralelność czy dwutorowość, czy dwoistość tego kryzysu wymaga dużo głębszej refleksji niż zazwyczaj, gdy chodziło o typową recesję czy spowolnienie wzrostu, no, które można było domniemywać, że ono prędzej czy później przeminie. To nie jest tylko tak, że filozofowie czy filozofowie ekonomii mogą coś nauczyć ekonomistów czy studentów ekonomii, ale trzeba w moim przekonaniu podkreślać, że ekonomiści mogą wielu rzeczy nauczyć filozofów czy etyków. I tutaj jest pewnego rodzaju też sprzężenie zwrotne. Teoria wyboru społecznego może być traktowana jako próba aksjomatyzacji, w pewnym wariancie aksjomatyzacji utylitaryzmu. Nacisk na efektywność jest czymś, czego nie powinniśmy lekceważyć, myśląc o kreowaniu czy prowadzeniu polityki gospodarczej czy polityki społeczno-gospodarczej.